Siemanko, Grosik z tej strony. Kolejny wypad dzisiaj. O kurczę, rolnik się zatrzymał. Siemanko, Grosik z tej strony. Kolejny wypad dzisiaj. O kurczę, rolnik się zatrzymał. Nie no, śmieje się to znajomy. Po jego łące właśnie chodzę. Kolejny wypad. Dzisiaj na łoneczki nad Bugiem. Oczywiście w marczu. Nowa działeczka. Muszę sprawdzić, co tutaj się działo na tej łoneczce kiedyś. Pierwszy fan, dzisiaj wyszedł kawałek jakiegoś żelastwa. Jeszcze drugi fancik dzisiaj, kawałek pierścienia wiodącego, jakiś taki większy kaliber jak widać, ale tutaj już na łoneczce już jest miękko i mokro. No jestem blisko Buga, to wiadomo, że są takie miejsca, gdzie jeszcze woda stoi na tych łoneczkach. A teraz przy takim rowku znalazłem jakby jakiś krzyż. Ciekawe co to mogło być? Chyba nic nie widać na nim. Ale podoba mi się bardzo. Taka śliczna zielona patyna na nim jest. Ciekawe, czy jakieś szczegóły. Coś widać, jakieś cyfry na nim. Momencik. Dobrze się zapowiada dzisiejszy dzień. Ciekawe, czy coś jeszcze tutaj w okolicy by było. Jest 1912-1913. Taki krzyż. No niezły fancik. I jakieś 2 metry obok znalazłem klamrę. Tak mi się wydaje, że to będzie klamra austro-węgierska. Wykrywkę odsunę, żeby nie pikczała. To będzie austro-węgierska klamra. Leżała sobie w błotku, w takim rowie. Prawie wyschniętym, ale troszeczkę, jak widzicie, tutaj jest mokro. Stan nawet ładny. Nawet wszystkie tutaj chyba mocowania są. Tak. Wszystko jest, tylko pasa brak. Coś takiego. No piękny dzień dzisiaj. A tak mi się dzisiaj nie chciało jechać. Bo w sumie mało czasu. Na wieczór, popołudnie przejechałem. I takie efekty. A warto było. Ta łąka mi się podoba, będę musiał tutaj posiedzieć więcej, ale ona zarasta już, więc słabo to wygląda w przyszłym tygodniu. To nic, trochę wyżej pokopię tutaj przy sianokosach, wrócę na tą łoneczkę. Tak czy tak jest super. Od dłuższego czasu nie ma żadnych fajnych sygnałów.
nawet śmieci, czyściutko jest na tej łące. I znalazłem coś znajomego, może tak pod światło, coś znajomego, czyli łoże od Mosina ponownie, tyle że tym razem nie ma, nie posiada żadnego tutaj elementu z drewna, jak widzę, ale teraz przynajmniej będę wiedział, co to jest. Proszę bardzo, taki fancik. I trafiłem guziczek, taki malutki. Tak mi się wydaje, że to będzie jakiś polski. Uszka nie posiada. Muszę go wytrzeć o rękawiczkę. W wodku sobie leżał. Ale orzełek w koronie jest. Taki polski maluszek. No fajny dzisiaj dzień. Oby więcej takich. A tam w oddali widać koniki, które właśnie wypasają się na tych łoneczkach, na tych pastwiskach. Jest ich dosyć sporo. Nie wiem, z 30 to chyba są koniki polskie. Idąc tutaj na łoneczki, widziałem też dużo malutkich źrebaczków jest. Więc stado się rozrasta. I będzie sobie skubać trawkę na tych łoneczkach, a ja będę sobie dzięki tym konikom śmigał tutaj latem. 3 godzinki kopania, troszeczkę się zmęczyłem, odpoczywam. Mała przerwa na jakąś wodę i kanapki. Trzeba coś przekąsić. I jeszcze troszeczkę dzisiaj pokopać. Tak mi się wydaje, że do zmierzchu. A teraz znalazłem taką blaszkę, w sumie jakaś nawet niekompletna, widać ułamana. Ciekawe, co to mogło być. Coś kojarzę, ale nie jestem pewny. Gdzieś to na pewno widziałem. Muszę poszukać w Google. A teraz trafiłem kawałek jakiegoś mosiądzu. Nie wiem, co to mogło być. Może kawałek pierścienia wiodącego, ale jakiś taki sprasowany trochę. Tak trochę z bliższej odległości wyglądają te koniki. Sporo ich jest, jak widzicie. Pasą się. W tamtym roku chodziłem po tej łoneczce, gdzie one się pasą, ale całe jej nie zrobiłem, tylko tak po łebkach, więc ona będzie do poprawki. A ja powoli będę zawijał się do domu. Jeszcze tutaj po drodze może parę razy sobie machnę. A jeszcze idąc po drodze do auta włączyłem wykrywacz i chwilę jeszcze sobie pomacham, jakieś 200 metrów, może coś uda się wykopać albo nie. Tak czy tak trzeba tutaj spróbować. I tak jakbym czuł, że coś znajdę. Dobrze, włączyłem wykrywacz. Znalazłem guzik. Jak widzicie, uszko jest na tym guziczku. I to jest jakiś caraczek. I nawet jakąś liczby posiada. 30, 36. Ale fajny. No nie spodziewałem się takiej niespodzianki na koniec. Po takich dwóch konkretnych fantach, jakie dzisiaj wykopałem. Czyli gdzieś tu jacyś żołnierze siedzieli troszeczkę. Coś tu się działo niżej, bo jakieś zaraz wam pokażę, bo jestem przy skraju działki. Tutaj taki płot jest. Ta siatka, widzicie tam w oddali takie drzewa. Jakieś 250 metrów stąd, kilka lat temu, dwa, może trzy, krzyż armii ochotniczej znalazłem. Wybity we Lwowie. Dobra, ja jeszcze troszeczkę pomacham, a jak nie, to powoli zawijam się do domu. Jestem już w domu, a więc można zaczynać podsumowanie. Jak widzicie, troszeczkę tych fantów udało się wykopać. Nie za dużo, ale fanciki jak dla mnie bardzo konkretne. Dobra, zaczynamy podsumowanko. Od samej góry jakieś mosiężne elementy, kawałeczki pierścieni wiodących, tutaj jakaś koninka, polski guziczek przedwojenny z orzełkiem w koronie. Niestety guzik bez uszka, guzik
z numerem 36. Rosja Carska, ten akurat jest w fajnym stanie. Kawałeczek Mosina, to już pamiętamy z poprzednich filmików. No i dwa chyba najfajniejsze fanty tego wypadu. Klamra austro-węgierska. Tak oto wygląda ona. I krzyż pamiątkowy mobilizacyjny z wojen bałkańskich. Czyli jakiś, prawdopodobnie jakiś weteran, żołnierz armii austro-węgierskiej zapewne nosił ten krzyż i został on zgubiony gdzieś tam w marszu. No nieźle, nieźle. Fajne historie, fajny fancik. Pierwszy raz coś takiego widzę. I takie to były wykopki na Łoneczce. Trochę było ciepło, troszeczkę owady przeszkadzały, ale udało się coś tam pokopać, jak widać. Fanciki pierwsza klasa, jak dla mnie przynajmniej. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!